byś była matką tysiąca synów. To hinduskie życzenia, które najczęściej słyszy w Indiach młoda pani. A jak wygląda dom weselny w Indiach? Ano wygląda tak, że przy drodze jest budowana konstrukcja, którą zabudowuje się tylko takim materiałem. Przemierzając Indie napotkaliśmy wiele ceremonii ślubnych, ale na tej postanowiliśmy zatrzymać się dłużej. Każde wesele w Indiach, czy mniejsze, czy większe, jest poprzedzone długą procesją, która nazywa się Baraat. Rozciąga się przez miasteczko lub wioskę, robiąc przy tym wielkie zamieszanie. Figury, lampiony, orkiestra to obowiązkowy skład procesji. Rodzina i znajomi młodej pary popisują się swoimi tanecznymi umiejętnościami. A na końcu tej procesji młody pan na białym koniu z chłopcem zaraz razem wjadą na salę, gdzie odbędzie się ceremonia przy udziale mężczyzn. Gigantyczna budowla ustawiona na wolnym powietrzu robi wrażenie. Podświetlania mogą zmieniać swoje kolory. Menadżer restauracji. Korytarz w główne miejsce ciągnie się ponad 100 metrów. Gdy goście schodzą się na wesele, młody pan w bocznej sali, bez młodej pani, będzie uczestniczył w ceremonii. Ramdeji. Cała ta ceremonia z błogosławieństwem wszystkich bliskich ma przynieść młodej parze szczęście, bogactwo, zdrowie i przychylność wszystkich bóstw przez całe życie. Gdy zapytałem ojca, pana młodego, czy możemy wejść zobaczyć, jak wygląda indyjskie wesele, ten zaprosił nas z wielką życzliwością. Powiedział, że na indyjskie wesele może każdy wejść bez pytania. Byliśmy tymi słowami bardzo zdziwieni. Brat pana młodego, który studiował w Rosji, w Moskwie, jest lekarzem. No i po rosyjsku wreszcie żeśmy się dogadali.
Opowiedział mi, że wesele to jest przygotowane na 5000 ludzi. Dowiedziałem się także, że głównym sponsorem tego wesela jest ich ojciec, który jest kamieniarzem, a koszt będzie wynosił około 60 000 dolarów. Kiedy zapytałem brata pana młodego, czy biedni ludzie z ulicy mogą tutaj wejść, ten się oburzył na mnie. Gdzie ty widziałeś w Indiach biednych ludzi? U nas w Indiach nie ma żadnej biedy. Skąd ty to wziąłeś? Wszystko w iście bollywoodzkim stylu. Kamerzyści, fotografowie, dźwiękowcy, billboardy na środku i na zewnątrz. Niezliczona ilość kucharzy i kelnerów. Wszystko to wydaje się być jakimś wielkim planem filmowym. No i rzecz najważniejsza, ogromna scena niczym w teatrze. Tutaj właśnie dojdzie do ceremonii Warmala, gdzie małżonkowie wymienią się girlandami. To bardzo istotne, bo w hinduskim wierzeniu oznacza to, że ich dusze złączyły się na zawsze. No i oczywiście tradycyjnie prezent ufundowany przez rodziców z obydwu stron. Może zabraknąć oczywiście jedynego pieczywa w Indiach. Placka chapaty. Kabhi kabhi aise dilon se lag hai jaati aag bhi. Dhule dhule se aanchalon pe lag hai jaate daag bhi. Myślę, że tutaj są zdecydowanie lepsze rzeczy niż te, które możemy kupić sobie na drodze. A kolega Andrzej tradycyjnie udziela wywiadów. To jest taki lud na ciepło, tu są owoce, winogrona, ananas na słodko. Bardzo dobry jogurcik, a nawet bym powiedział taki shake, rozpuszczony lud. Oczywiście też pikantne. W Indiach absolutnie wszystko jest pikantne. Poznajmy także doktora Mahendę, który zaprasza nas do siebie na śniadanie. On buduje wielki dom i bardzo chciałby, abyśmy uczynili mu ten honor i przyjechali zobaczyć jego budowę. No ale nie skorzystamy z zaproszenia. Wszyscy są bardzo mili, wszyscy robią z nami zdjęcia. Po prostu to się nie kończy. Gdzie staniemy, od razu nas wszyscy otaczają. O, look! Już nie wiemy, jak się tłumaczyć? Nie dają nam spokoju. I tutaj na pomoc przychodzi nam smartfon, który tłumaczy język hinduski. No i wreszcie na salę wszedł długo oczekiwany młody pan. No i w końcu także pojawia się młoda pani, ubrana w tradycyjne czerwone sari. Wymiana girland między małżonkami to w zasadzie koniec ceremonii. Ich dusze zostały złączone na zawsze. W
W niektórych regionach to właśnie młody pan maluje czerwoną kropkę na czole młodej pani, ale od jutra już sama do końca życia będzie tą kropkę malowała na głowie, aby manifestować swój status cywilny. W Indiach 90% małżeństw to małżeństwa aranżowane, dlatego ci młodzi mają taką minę. Ale o dziwo, takie aranżowane małżeństwa to najbardziej udane związki na świecie. W Indiach istnieje jeszcze jeden zwyczaj robienia sobie na dłoniach i stopach henne, co ma oznaczać miłość, płodność, i im dłużej ta henna się będzie utrzymywać, tym będzie bardziej szczęśliwe małżeństwo. Się spotkałem wejście do pokoju. Dzień dobry. Odbywa się tak. Kłódkę trzeba odłożyć i zamknąć. Zmieniamy jednak decyzję z Andrzejem i jedziemy odwiedzić doktora Mahendę w jego budowanym domu. Pan nas oprowadza po jego willi, którą buduje, jest ogromna. Pokój dla ojca, łazienka, czytelnia dla dzieci, pokój gościnny. Jest po prostu absolutnie mega. 3 piętra i parter ogromnej, klatka schodowa. Przyszedł też przywitać się z nami sąsiad i pokazuje nam dom, który jest wybudowany naprzeciwko. Pan Mahenda to wykształcony i zamożny człowiek. Żyje w Indiach na wysokim poziomie. Jakby wszystkiego było mało, gospodarz nie chce nas puścić w dalszą drogę bez wspólnego śniadania. Na pewno z Andrzejem bardzo długo będziemy pamiętać o tych gościnnych ludziach. Dni później spotykamy kolejne huczne wesele. W Indiach aż 30% kobiet wychodzi za mąż przed 18 rokiem życia. Nawet w dzisiejszych czasach za mąż wychodzą 12-letnie dziewczynki. Zresztą to nie tylko w Indiach. Ten zwyczaj jest także w Pakistanie, Jemenie czy nawet w Afryce. Chociaż prawo tutaj określa pełnoletność tak jak u nas w Europie, to rząd w kwestii tradycji małżeńskiej jest podzielony. Tradycja małżeństw dzieci w Indiach ma kilka tysięcy lat. Bywa oczywiście coraz częściej tak, że młodzi poznają się wcześniej, zakochują się w sobie, ale żeby się mogli pobrać, to musi nastąpić akceptacja obu rodzin. Często rodzice korzystają z różnych wróżb, horoskopów, sprawdzają historię rodu drugiej strony. Działa tutaj aż 15 tysięcy agencji detektywistycznych, które trudnią się na zlecenie, aby prześwietlić przyszłego kandydata na małżonka. Sprawdza się, jakie ma preferencje seksualne, jaki ma status majątkowy i zawodowy.
Bardzo ważną kwestią jest posag, jaki młody pan ma otrzymać od rodziców panny młodej. A żądania są różne, żądają krów, ziemi, sprzętu, AGD, samochodów, gotówki. Często na tym tle dochodzi do nieporozumień, wymuszeń, a nawet tragedii. To obciążenie czasami jest tak duże, że rodzice nie są w stanie udźwignąć ciężaru zobowiązań. W 1971 roku rząd zajął się tą kwestią. Zakazał przyjmowania i wręczania posagów. Jednakże Hindusi bardziej przywiązują wagę do tradycji niż do prawa. To wesele zdecydowanie jest skromniejsze niż to poprzednie. Ma być około 1000 gości, a i w prezencie od rodziców młodzi otrzymają motocykl. Ważną osobą na weselu jest też księgowy, który przy wejściu zapisuje, kto ile przyniósł gotówki młodej parze. W poprzednim weselu nie było urządzonej zabawy. Tutaj natomiast przed ceremonią jest zrobiona dyskoteka. Nie każdy wie, że znak swastyki na Dalekim Wschodzie to klucz do raju. W prahistorycznych czasach symbol ten był uznawany za znak słońca, ognia, płodności, ale przede wszystkim szczęścia i występuje on nie tylko w hinduizmie, ale i w buddyzmie, prawie we wszystkich krajach Azji. Znak ten tylko na 12 lat został zawłaszczony przez nazistów. Muszę też wspomnieć o dzieciach i noworodkach. Narodziny dziecka płci żeńskiej to porażka dla wielu matek. Szacuje się, że każdego dnia w Indiach 2000 noworodków traci życie. Noworodki najczęściej są duszone, a sprawcami są matki, ojcowie, babcie, a czasami dobre ciocie. Policja tym nawet nie chce się zajmować. Narodziny córki to nieszczęście i finansowy ciężar dla całej rodziny. Oblicza się, że w wyniku tej eksterminacji brakuje około 63 milionów kobiet, zaś położnice mówią o ludobójstwie. Dlatego podczas składania życzeń Hindusi najczęściej życzą młodej pani, obyś była matką 1000 synów. A małe ciele weszło sobie do sklepu. Popatrzcie. Muszę przyznać, że kult zwierząt w Indiach, nie tylko krów, jest zdumiewający. Wracając zaś do kwestii małżeństwa, może ono być problemem. W 2010 roku odnotowano ponad 8 tysięcy zgonów kobiet w kuchni. Główną przyczyną są poparzenia, jakich kobieta doznaje, kiedy zostaje oblana naftą i podpalona. Robi to najczęściej teściowa lub mąż, a chodzi głównie o ciągle niespłacony posag.
tutaj ceremonia zaślubin odbywa się przy akompaniamencie spalinowej pompy wodnej. Nad rzeką Ganges tylko w tym jednym miejscu każdego dnia odbywa się kilkanaście zaślubin. Żeby ten aranżowany związek małżeński się powiódł, trzeba go rozpocząć od obmycia się w Gangesie. Ten ślub natomiast odbywa się w Kalkucie i jest najskromniejszą wersją z tych wszystkich, które miałem okazję zobaczyć. Zjawisko rozwodów dociera także powoli do Indii. Szacuje się, że między 2 a 5% ludzi w dużych metropoliach decyduje się na to. W samym New Delhi w latach 80. funkcjonowały tylko 2 sądy rozwodowe, obecnie jest ich 16. Powstają także, jak grzyby po deszczu, internetowe agencje, które oferują ekspresowe rozwody w sieci. Wystarczy tylko wysłać SMS, zapłacić kilkaset rupii. A w następnym odcinku granica z Pakistanem i Taj Mahal.